do tego, co widzieliśmy. Słuchajcie, uwaga, to teraz pierwsze pytanie dla spostrzegawczych. Była tam w sklepiku, było coś takiego, co było reklamowane ani widu, ani słychu. Co to było? Był tam taki produkt, który... Nie. Też nie. Latarnia? Nie. Produkt, słuchajcie, tego ubrania to było. Ani widu, ani słychu. Co to było? Ubranka. Ale co? To ja. To jest czapka. Co? Czapka. Jaka czapka? Czapka. Bardzo dobrze masz powód. Czapka niebieska tam była. Ani widu, ani słychu. Tu pokazali w powiększeniu. Słuchajcie, było coś takiego, co... reklamowane było w ten sposób, czekajcie, to się nazywało tami turlajka. Kto zauważył i na czym to polegało? Co to było? Proszę. Nie, tami turlajka. Coś oni głodni są. Dobrze, koło takie, gdzie można było sobie usiąść wygodnie i po prostu się toczyć, toczyć tak po pokoju. Słuchajcie, tami turlajka, to wyglądała tak. Tak, tami turlajka. Położyć się można, zobaczcie, i po prostu się turlać, kręcąc tu korką. Stojan dla niziołka, niziołek to inaczej krasnoludek, prawda? Słuchajcie, czapka niewidka, oczywiście jeżeli ona powoduje, że ma być się niewidzialnym, no to ona jest gdzieś tutaj, prawda? Czyli to jest czapka niewidka z cieniem. Czyli widać tylko cień, ale nie widać nic innego. Dobra, jak wam się tutaj, do czego to służy? Co to jest? Wata do prania. Do prania? Do waty cukrowej? Ja wiem! Pralka! To jest takie coś, czym wypychamy. Czym wypychamy? Ale co? Słuchajcie, pani nam zaraz pokaże, jak to służy i jak to... Ale chodźcie tutaj wszyscy pokażą. Zachodźcie tutaj, zobaczycie, bierze się misia, wybieramy misia jakiegoś. Wkłada się, tu ma misiu dziurkę, wkładamy tego misia tu na taką dziurkę i jak maszyna dmucha, to tak zrobimy. Tutaj w środku. Proszę panią, bo nie się pcha. Taka matka i maszyna dmucha przez tą rurkę na wadę. I misiu się robi taki gruby jak to. I tak misiu wygląda, jak się zrobi. Ta watka tutaj wchodzi, maszyna tutaj wdmucha watę i misiu się robi grubasa. Później się bierze, idzie się do komputera i wypisuje się taką metryczkę urodzenia. Misia, chcecie taką metryczkę dostać? Tak, na to. Tu się pisze imię misia, kiedy się urodził, datę, tutaj jest ile ma wzrostu, ile waży, jaki ma kolor futerka, jakie ma oczka i do kogo należy. Pisze się tu imię dziecka, dla którego się robi misia. Daje się pieczątkę i to jest taka metryczka urodzenia. Tak? Dam wam taką metryczkę. Nawet cztery. O, jeszcze. Odsuńcie się jeszcze. Odsuńcie się, to wszystko zobaczcie. Jeszcze proszę, proszę. Słuchajcie. No, bo ty też możesz tej kulki. O, wiesz, to ma też. Co ci ten kaptur na głowę? Będziemy co jakiś czas zatrzymywać się i sprawdzać na mapce, gdzie jesteśmy, tak żeby nauczyć się korzystać z mapki. Słuchajcie, ale żeby korzystać z mapy, trzeba znać kierunki świata, prawda? Każda mapa jest tak narysowana,
żeby można było stanąć sobie na północ i wiedzieć, gdzie, jak się odnieść do rzeczy, które są namalowane. I teraz uwaga, zdradzę Wam pewną tajemnicę, którą znają wszyscy przewodnicy. W mieście, jak jest taki pochmurny dzień jak dzisiaj, słońca nie widać. Prawda? Nie widać, gdzie jest wschód, gdzie zachód, gdzie południe, gdzie północ. Więc jak się zorientować, gdzie jest wschód, jak słońca nie ma? To słuchajcie, stare kościoły, a ten kościół jest stary, on ma kilkaset lat, budowano w ten sposób, że tam, gdzie jest ołtarz, ołtarz w którym miejscu jest? Tak. Że zawsze ołtarz był skierowany na wschód. A słuchajcie, jeżeli wiemy, gdzie jest wschód, to wiemy również, gdzie jest zachód. Jeżeli tam jest wschód, to tutaj jest zachód. A jeżeli tu jest zachód, to tu jest północ, a tu jest południe. Czyli zobaczcie, jak łatwo. Wystarczy w mieście znaleźć stary kościół i zobaczyć, gdzie jest ołtarz i wtedy wiadomo, gdzie są jakie kierunki. Czyli słuchajcie, zapamiętajcie sobie, że jak wyjdziemy z tego kościoła, że tamtą stronę jest wschód, bo będziemy później musieli z mapkami stawać twarzą do północy, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę mamy iść, tak? Czyli będziemy musieli stawać w tą stronę twarzą. I teraz uwaga, poszukiwacze krasnoludków, ta trasa jest duża, dosyć długa, bo od tego momentu jesteście poszukiwaczami krasnali, a nie uczniami klasy pierwszej, drugiej, trzeciej. Na koniec dostaniecie poświadczającą to, że rzeczywiście szukaliście krasnali, pieczęć poszukiwacza krasnali. Tylko ten, kto przejdzie szlak, dostaje taką pieczęć, więc na koniec mam nadzieję, że każdy będzie mógł dostać taką pieczęć. I uwaga, poszukiwacz krasnali musi być cierpliwy. To pierwszy test na cierpliwość macie przed sobą. Ja zrobię tak, wezmę mapki i zacznę je rozdawać, ale ten test polega na tym, że nie wolno otworzyć mapki do momentu, kiedy nie powiem, że otwieramy mapki. Dobrze? Nie otwieramy tutaj. O, wow! Otwieramy mapki i teraz uwaga. Muszę Wam kilka rzeczy teraz powiedzieć, jeśli chodzi o mapkę. Popatrzcie tutaj, macie przed sobą mapki. Tutaj oczywiście ta rzeka to Odra, przepływa przez Wrocław. My jesteśmy, no tutaj na górze, ta niebieska, to Odra. Słuchajcie, my jesteśmy na tej mapce mniej więcej tutaj w tym miejscu, czyli na samym dole. Na samym dole mapki jesteśmy. Za chwileczkę podejdziemy do punktu numer 2, czyli do fontanny. Ona jest w zimie niestety nieczynna, ale są tam krasnoludki. Krasnoludki teatralne i zaraz je sobie zobaczymy i będziemy od tej pory liczyć krasnale. I teraz popatrzcie. Jednym wersem, jedną linijką albo dwiema nazywała krasnoludka, a wy powiecie, o którym krasnoludku mówię. Uwaga! Czy tam mnie chłopcy słyszą? Tak? Słyszycie mnie? Uwaga! Jeden, chodzi o krasnoludka. Jeden na wodzie puszcza stateczki. Ten puszcza stateczki, zobaczcie. Drugi na wierzbie czyta książeczki. Wierzba to oczywiście drzewo. Trzeci rozpostarł parasol wielki, żeby na żabę nie spadły kropelki. Tak? Jest. Czwarty w ramiona swe wodę łapie. Tamten. Tutaj zobaczcie, jak ktoś z tamtej strony widać, że ten ma nałapane w ramiona mnóstwo wody. Piąty z miłością dokarmia ptaki. Tamten. Jakie to są ptaki? Gołębie. Jest jeszcze jeden krasnoludek, co podziw budzi, lecz niewidoczny jest dla nas ludzi. I chyba za to go właśnie lubimy, że chociaż chcemy, to nie widzimy. Słuchajcie, niewidzialnik może być teraz wszędzie. Czyli mamy tutaj, słuchajcie, 8 krasnali. Wcześniej mieliśmy ile? 7. 2? 2, teraz 8, czyli w sumie 10. Czyli w sumie 10. Jak się nazywają, sobie potem w mapkach zobaczycie.